Cześć, witam i zapraszam na filmik, w którym pokażę Wam kilka dekoracji świątecznych. Tu widzicie kuleczki, które kupiłam w Pasmaterii, one mnie totalnie zachwyciły. Te kuleczki wykorzystałam przy dekoracji na przykład tej świątecznej skarpety. Fajnym elementem przy tej skarpecie jest właśnie to uszko do zawieszenia i to uszko zostało odcięte od torby papierowej i właśnie przyklejone. Taką skarpetę można śmiało powiesić właśnie na czy to komodzie, czy kominku. Będzie bardzo fajnym elementem świątecznym. Następną rzeczą, którą kupiłam, to jest ten piękny kubek świąteczny z Home and You. On kosztował 25 zł. Urzekła mnie ta główka bałwanka. Jak widzicie, dalej te kulki śnieżne i tu przy takiej zrobiłam taką osłonkę na kubeczek i właśnie też wykorzystałam te kuleczki pasmanteryjne. Potrafię robić na drutach, to prawda. W tym momencie jeszcze nie mam choinki, bo będę ją kupowała tuż przed świętami i właśnie, żeby było zielono i świątecznie, przyozdobiłam swój bluszcz w klatce. To są też takie płatki śniegu, które kupiłam w Home and You. One wyglądają bardzo fajnie, zresztą doklejałam je nie tylko do tej klatki. Tu jeszcze pierniczek, to jest ostatni pierniczek, który został w moim mieszkaniu. Właśnie te płatki dokleiłam do świecy tej oszronionej. Filmik znajdziecie w opisie, bo on już powstał. Tu na tle tej czarnej świecy też wygląda to naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nagrać jakiś filmik z ozdobami świątecznymi i może z całym pomieszczeniem takim przystrojonym świątecznie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!